moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym vlogu. Jak widzicie po tytule, będzie to vlog z wyjazdu na openera. Dzisiaj jest 2 lipca, a ja tak naprawdę jestem w totalnej rozsypce, bo ani nie mam zrobionych paznokci, jak możecie zobaczyć, ani nie jestem spakowana, więc zaraz będę to wszystko, słuchajcie, robić. I jadę tak naprawdę 3 dopiero do Warszawy, a 4 już jedziemy na openera, ponieważ mamy karnet weekendowy, z czego bardzo się cieszę, bo najbardziej zależało mi w sumie na koncercie w piątek i w sobotę, więc mega. Zresztą zaraz się biorę właśnie za robienie paznokci, słuchajcie, i zapakowanie, także postaram się wam mniej więcej pokazać właśnie moje takie przygotowania do openera. A właśnie jeżeli o paznokciach mowa, to słuchajcie, High Hybrid wypuściło właśnie jakoś niedawno kolekcję festiwalową, która się nazywa High Glow, i ona ma przepiękne właśnie takie kolorki festiwalowe, takie totalnie błyszczące. One mają, słuchajcie, 2 wykończenia. Pierwsze zazwyczaj w danym kolorze jest takie bardziej brokatowe i takie skondensowane. Drugie wykończenie jest takie bardziej, słuchajcie, zmielone i bardziej jeszcze błyszczące. Jest to wręcz taka tafla. Zaraz wam pokażę, słuchajcie, bo mam zresztą na wzornikach te kolory i podejrzewam, że właśnie wszystkie te kolory wykorzystam. Polecę, słuchajcie, grubo właśnie na festiwal w tym roku. No to na początek, moi drodzy, lecimy sobie z różami. Może zaczniemy od pierwszego wykończenia, czyli od kolorku 430. Właśnie on ma w sobie ten, słuchajcie, grubszy brokat, ale jest to mój totalny faworyt. To jest właśnie, słuchajcie, ten kolorek. No nikt mi nie powie, że to nie jest piękne, słuchajcie. To jest właśnie taki rose gold, który ma w sobie grubsze drobiny brokatu. Jest to kolorek po prostu przepiękny. Jest to mój zdecydowany faworyt i no na pewno zagości na moich paznokciach. Drugie wykończenie jest bardziej delikatne, ale z kolei mocniej się mieni, ponieważ właśnie ma te drobinki bardziej zmielone. Jest to właśnie taki, słuchajcie, shimmer. Jest również przepiękny, delikatny. Mieni się niesamowicie, no jestem również w tym kolorku zakochana. Dalej mamy fiolety i najpierw mamy kolorek 434, który właśnie jest tą taką pierwszą wersją, pierwszym wykończeniem, tym grubiej zmielonym. Zobaczcie, jak się mieni. Piękny jest, jak jakiś kosmos totalnie. I drobniejsze wykończenie, czyli kolorek 435. Kozak, totalny kozak. Jezu, jak to się błyszczy. Mam ochotę całe ciało sobie tym wysmarować, jak widzę ten błysk. I ostatnie kolorki, czyli piękne niebieskości. Pierwsze wykończenie, czyli kolorek 432. I prezentuje się on w taki piękny sposób. I drugie wykończenie w kolorku 433. Zresztą kolejny mój faworyt. Także ja, moi drodzy, otwieram mój kufer rozmaitości i biorę się za Mani, bo po prostu moje paznokcie są w opłakanym stanie. A tak a propos w ogóle stylówek na openera i pakowania, słuchajcie, muszę wam coś pokazać. To są koszulki, które sama zrobiłam. Sama je zafarbowałam właśnie własnoręcznie. Ja jestem ogromną w ogóle fanką tie-dye. Mam mnóstwo takich koszulek. No dobra, może przesadziłam. Może nie mnóstwo, ale mam już chyba z 3 takie koszulki. Ale zawsze je kupowałam, słuchajcie, za ciężkie pieniądze, za około 60 zł, 80 już kilka lat temu. Teraz to jest w ogóle ogromnym trendem, więc stwierdziłam, że najwyższy czas spróbować zrobić je samemu. Wszystkie te 3 koszulki w ogóle są z lumpeksu. Kupiłam barwniki i właśnie te 2 pofarbowałam ręcznie, a ta została wybielona wybielaczem. To była czarna koszulka. No i przyznacie, że efekt jest mega. Na festiwal w ogóle te koszulki nadają się idealnie. I właśnie tak zastanawiam się teraz, którą na ten festiwal, słuchajcie, wziąć. Ale chyba wygra ta po prawej, bo ona będzie mi najbardziej pasowała do tych cargo pants, czyli takich jakby troszeczkę takich wojskowych, luzackich, wiecie, o co chodzi. Ja mam je właśnie w takim odcieniu kamelowym i wydaje mi się, że właśnie ta będzie najbardziej do tego pasować, więc biorę właśnie ją. W ogóle jeżeli chcecie taki filmik, jak farbować te koszulki, mimo że ja nie jestem ekspertem, to bardzo chętnie mogę wam taki nagrać. Jeżeli jesteście ciekawi, to dajcie znać na dole w komentarzu. Mnie czeka jeszcze masa po prostu roboty, łącznie z ogarnięciem mieszkania przed wyjazdem, więc to nie będzie zbyt ciekawe, dlatego stwierdziłam, że zobaczymy się już na miejscu. Wyjechały
dojechałyśmy do naszego apartamentu, słuchajcie. I ja wzięłam kocyk i idziemy na plażę i ja idę w kimę na plażę, bo jestem śpiąca niesamowicie. A potem się widzimy ze wszystkimi dziewczynami na kolacji i będziemy spędzać wspólnie czas na czymś fajnym. Turn it up, turn it up. No, pasują. No. Tutaj nasz piękny pokoik, znaczy już w sumie nie taki piękny, bo żeśmy się rozgościły i zrobiłyśmy syf. Ale dostałyśmy piękne prezenty, słuchajcie. Mianowicie jest to powerbank. Patrzcie, taki malutki, piękny, różowy i fajnie, że on jest właśnie takich rozmiarów, bo idealnie się zmieści. Ja mam na przykład nerkę, bo nie zamierzam tachać plecaków i to jest idealne wyjście. Bo telefon się rozładowuje na festiwalach zazwyczaj dość szybko. To jest sztosem, patrzcie na to. To jest taki plecak deszczowy, bo dzisiaj po prostu, raczej w ogóle na openerze w tym roku bardzo deszczowo. Zobaczcie, jakie to jest cute. Nie wstydź się, nie wstydź się, chodź, zapraszamy. I mamy takie tatuaże metaliczne, więc zrobimy. Zrobimy se, nie? No właśnie. Skoro tak deszczowo, to chociaż będziemy świecić w ten deszcz. Jak przy jajce. Dokładnie. Śniadaneiro wjechało na słodko, na słono, jak tylko chcemy. Mogłabym takie mieć śniadanie codziennie, wiesz, naszykowane. Ty też. Super. Super. Mnum, 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 mnum. My się już szykujemy, znaczy szykują się niektórzy, bo ja rzeczywiście jestem naszykowana. Patrzcie, jaki sobie zrobiłam crazy make-up, taki szalony, kolorowy, do koszulki, którą zresztą sama farbowałam metodą tie-dye. Tak wygląda henna po wczorajszym robieniu. Jest ona taka... Nie wiem, jakbyś opisała ten kolor. No to nie jest taki czysty brąz, to jest taki rudy trochę. No, ty masz też taki rudy. Nie, właśnie mam a ty masz ciemniejszy. Lol. Więc dlatego u mnie jest taki brąz. To ja mam wyblakłe w miarę. Fajnie, delikatnie wygląda do tych paznokci festiwalowych. Wygląda sztosik. Cieszymy się w ogóle niemiłosiernie, ponieważ akurat pogoda nam dopisała. Praktycznie przez dwa ostatnie dni, na których nas nie było, padało. A dzisiaj z tego, co zapowiadają prognozy, nie ma w ogóle być deszczu. I temperatura też jest całkiem spoko. Słoneczko dopisuje, także mega się cieszymy. I zobaczymy, jak będzie. No praktycznie zaraz się zbieramy, bo dziewczyny zaraz wracają ze sklepu, więc wszystko wam pokażemy. No normalnie mam czerwony nos, jak Rudolf. Nie wiem dlaczego. O bursztynek! Ej, przestań, nie jest tak źle. Bar mleczny ever, kocham go. Kocham. Bar mleczny? Najlepszy bursztynek tam. Tam jest najlepszy rosół. Serio polecam. Julka, polecasz rosół? Bar bursztynek w Sopocie to jest... Are you ready for a legendary night tonight?
Opener dzień czwarty, dla nas tak naprawdę drugi, ale zobaczcie jak pada. Dzisiaj w ogóle ma być całą, praktycznie cały wieczór i całą noc mega, mega zimno. Leje niemiłosiernie, więc szykujemy się i ubieramy się warstwowo, słuchajcie. W końcu jak to mówią, cebula ma warstwy, ogry mają warstwy. Ja dosłownie dzisiaj już stwierdziłam, że może nadrobię makijażem, bo jest taki różowawy, taki brązowo-różowawy. Jest glow, of course, jakby mogło nie być. I stwierdziłam, że dzisiaj lecę na wygodę totalną, bo wczoraj, powiem wam szczerze, że zmarzłam. Mimo, że wczoraj był tak naprawdę jedyny słoneczny dzień, kiedy nie padało w ciągu dnia i tego wieczora. Więc teraz założyłam dosłownie bluzkę z długim rękawem, bluzę. Jeszcze na to będę miała prawdopodobnie przeciwdeszczówkę i nie wiem, czy jeszcze brać albaneskę, czy już sobie darować. Więc zobaczymy, czy na openerze będzie mi zimno, czy w sam raz. Reszta też już się szykuje, także wam pokażę i zaraz zbieramy się na opka. Tutaj piękność już wyszykowana. Hello, hello, okularki. Kolejna. Proszę, wszyscy już prawie gotowi. Ja już pokazywałam, jeszcze w lusterku pokażę. O jak? Czyż ja nie wzięłam, tak się wyletniłam, że ja wyglądam tak. Się zaprezentuję. Hago música que entretiene, mi música no tiene fuerte bailando.